Dzień dobry. Myślę, że ten odcinek może Was zainteresować. Dotyczy problemu związanego z uszkodzeniem serwa podczas jego montażu. Dział reklamacyjny zgłaszają, że niestety muszą bardzo dużo reklamacji na serwa odrzucić i podczas weryfikacji wskazują błąd montażu mechanika. Skąd ten problem powstaje? Gdzie on ma swoje źródło? Tutaj mam model serwa starszej generacji. To serwo, jego konstrukcja była oparta o grubą, przetłoczoną blachę. Śruby mocujące samą pompę hamulcową i serwo do płyty grodziowej były bezpośrednio przymontowane tu do blachy, przygrzane, przyspawane w różny sposób. Ale konstrukcja ta powodowała, że to serwo miało odpowiednio dużą wagę. Producenci pojazdów wymogli na producentach systemów, aby przekonstruowali serwo, powodując redukcję masy. Tutaj mam dla przykładu serwo, które wraz z pompą hamulcową jest zdecydowanie lżejsze niż nawet ten wycięty model serwa starszej generacji. To ma dużo mniejszą masę. Jak zredukowali masę? Redukcja tej masy zmieniła konstrukcję serwa, samego elementów nośnych serwa i jest to właśnie źródło problemów. Popatrzcie, to serwo jest rozebrane, trafiło do nas z działu reklamacyjnego. Blacha jest cienką blachą, bardzo często wykonaną ze stopów metali lekkich, a konstrukcja serwa, gdzie przeniesienie siły z pedału hamulca na pompę hamulcową jest w oparciu o te przelotowe śruby w samym serwie. One stanowią tą konstrukcję. W notach technicznych przy doborze części, przy zakupie takiego serwa, czy musicie zwracać uwagę na notę techniczną, gdzie są podane informacje o kolejności dokręcania śrub i o potrzebie stosowania odpowiedniego momentu dokręcania śrub mocujących pompę hamulcową i samo serwo. Dla przykładu, serwo tej konstrukcji do Skody mówi o 23 Nm momentu dokręcania śrub mocujących pompę hamulcową i 25 serwa do płyty grodziowej. To wcale nie jest jak najsilniej. Wcale nie duży moment. Zwróćcie uwagę. Jeżeli zastosujemy za duży moment, za dużą siłę dokręcania, czy to serwa do płyty grodziowej, czy samej pompy hamulcowej, dochodzi do ciekawego uszkodzenia. Zostaje przeprofilowana ta blacha i następuje rozszczelnienie połączenia wewnątrz serwa. Między tym podparciem jest O-ring, a tu mamy przeprofilowanie wargowe. I niestety po uruchomieniu silnika mamy nieszczelność i brak odpowiedniego wspomagania hamowania i oczywiście problem podczas hamowania. To jest najczęstszy problem uszkodzeń w tych serwach. Wynika on bezpośrednio z niestosowania odpowiedniej kolejności i odpowiednich momentów dokręcania śrub mocujących pompę i samo serwo do płyty grodziowej w samochodzie.